Dobra, więc krótkie przypomnienie tego, co się wydarzyło. Wprost z pamiętniczka Izaaka. No, zginęliśmy. Restart. Jedziemy. Okej, teraz tak. Te drzwi po prawej zabiorą mi pół serduszka, ale coś ciekawego może być wewnątrz. Shit, no dobra, sprawdźmy. Raz kozie śmierć, dwie skrzyneczki. Aha, dobra, w jednej z nich pająki. To niedobrze akurat. No kurczę, no już mam jedno całe serduszko w plecy, żeby tu było coś fajnego. Nie. Kurczę, a wspominałem, że wychodząc stąd też mi zabierze pół serca. Nie, to wiecie co, zaczniemy to może od śmierci po prostu, bo już teraz się troszeczkę nie opłaca. No i proszę bardzo, wreszcie trafiliśmy na kupę. Ej, nie wiem, tak a propos kupy, że ja się przedstawiłem. Nie, to w ogóle jedno do drugiego nie pasuje. Chyba, że aż tak bardzo pogardliwie o sobie myślę. Nie, aż tak bardzo to nie. Dobra, weźmy power upa, co tam mamy? 99 bomb? Ej, a wiecie co? Cholera, przetestujmy to. Wysadzajmy wszystko jak leci i szukajmy serduszek, bo to jeszcze może się okazać najlepsza partia w moim życiu. Więc póki co tylko pieniążek, ale uwaga, tutaj też podstawimy. Mam ich naprawdę za dużo, żeby po prostu nie wysadzać wszystkiego jak leci. Przeciwników też można. Spróbować, oczywiście. Dobra, zdźwigajcie krwią, a ja wam pozostałem bombki. Kurczę, pół serca tylko. Faktycznie można tu zginąć dosyć łatwo. No. Ale właśnie, nie możemy opuścić pomieszczenia, póki jakiś przeciwnik jeszcze zipie. Więc trzeba po prostu wchodzić do pomieszczenia i czyścić, i czyścić, i czyścić. Bum. No i tak się prosto ginie. No pięknie, jak widzicie, ta gra, no kurczę, nie leży w strefie tych gier, w które Piechol gra dobrze. Choć kurczę, szczerze, bardzo lubię tego typu gry. Co jest aż dziwne. Może po prostu dlatego, że teraz z komentarzem Summon Bombs. Książeczka, to jest jeden z przedmiotów, jaki można użyć raz, a później trzeba uzupełnić ten zielony pasek. A pasek się uzupełnia z tego, przynajmniej co się ja orientuję. Mogę nie mieć racji, że uzupełnia się go poprzez czyszczenie pomieszczeń. Każde wyczyszczone pomieszczenie to jest jeden segment tego paska. Z powrotem zielony. Więc tym razem tam nie wchodzimy na dół. I tym razem jedziemy już na 100% możliwości. Jedna tylko mucha przed nami. Nie powinno być aż tak źle, choć kurczę, w sumie tam się zakinowałem. Na sam koniec. Dobra, wysadźmy to, bo będę miał jeszcze jedną bombę dzięki temu. Ja w sumie mogę wysadzać i wysadzać teraz. Bomba za bombę. To nie jest jakoś super mądre, ale może w głazie coś się jeszcze kryje. Cholera wie, można to sprawdzić. Dobra, teraz tak, oczywiście można poruszać się za pomocą directional pada, czyli tam strzałeczek, czterech przycisków, lewo, prawo, góra, dół, albo też za pomocą gałki. Tak samo można strzelać też za pomocą gałki, ale że strzela się tylko w czterech kierunkach, a nie jak tutaj w przypadku poruszania się, że można chodzić dookoła, a nie tylko w czterech kierunkach, a w przypadku directional pada. Więc strzelam osobiście kółeczkiem, kwadratem, trójkątem i krzyżykiem, a chodzę gałką. Taki misz-masz. Ej, dobra, ale co, nie mam klucza? Niedobrze. Duże pomieszczenie, dużo przeciwników, ale spokojnie, spokojnie. No ale widzicie, kurczę, niby jest taka dziecięca oprawa. Tak troszeczkę rysunkowa, niby to komiksowa. Taka dziecięca kreska, ale jednak to, co dziecko nakreśliło. To już wcale dziecięce nie jest. Jeżeli dzieci takie rzeczy kreślą, to później to się kończy wizytami u psychologów szkolnych na początku, a później może nawet psychiatrów. Ale w sumie skąd ja mogę wiedzieć takie rzeczy. Nie no, oczywiście nie z autopsji, to na pewno, nie? Tego możecie być pewni, choć w sumie nie musicie mi wierzyć. W sumie jakoś bardzo mi na tym nie zależy. Bo to nie wpływa w żaden sposób na odbiór moich materiałów, po prostu. Ani na moje osoby. Mam nadzieję. Czy nie pieprzę teraz po prostu trzy po trzy. Ale dobra, grubasa już nie ma. Drugiego też. Ej, dobra, to możemy stąd iść. I co? Nie udało mi się nawet pokonać jednego bossa. A ich jest tutaj minimum, jeżeli się nie mylę, pięciu. Żeby przejść grę, więc... No, może być ciężko, kochani, ale później już troszeczkę humor mi się zepsuje pewnie. I z takiego fajnego ha-ha-ha, hura optymizmu, że wreszcie coś dla was nagrywam, wejdzie troszeczkę shit rage pewnie. Okej, dużo pieniędzy i pół serduszka, więc tutaj jakby co się cofniemy. Jak potyczka z bossem nam nie wyjdzie, kurczę, mam kluczyk. A dobra, pójdźmy, zobaczmy co tam jeszcze jest. Ale nie, tam będzie sklep, ale mam 7 pieniążków, więc... Chodźmy jednak, zobaczmy co tam jest.
Teraz fajne jest to, że na mapce, którą sobie właśnie teraz za pomocą touchpada na padzie obracam troszeczkę po ekranie, więc za pomocą tej mapki mogę określić bardzo dokładnie, gdzie zostawiłem serce, gdzie wziąłem power-upa, gdzie są drzwi potrzebujące klucza. Kurde, zgadłem, że to tylko sklepik, ale tym razem mam coś, co sprawi, że mogę coś tutaj kupić. No mam pieniążki i też... O, to się bardzo opłacało. Czerwone serca uzupełniają się po przejściu poziomu, szare nie. Szare jak znikną, to znikają na amen. Dobra, mam 7 pieniążków, więc weźmy jeszcze jedno serduszko. Kluczyk gdzieś po drodze się znajdzie. A dodatkowe 2 serca bardzo mi się przydadzą w walce z bossem, która właśnie zaraz nastąpi. No ale po tej walce... nie, inaczej, perspektywy są dobre, bo nawet po kiepsko stoczonej walce jestem w stanie tutaj delikatnie podreperować sobie zdrowie. No i proszę bardzo, od razu zemsta. Od razu będzie revenge za to, co się stało ostatnim razem, albo nie! O kurde. Aha, na krew też nie mogę wchodzić. Okej, zawęża to moje możliwości ucieczki teraz. Zawęża bardzo. No kurde, ta mucha już miała dawno nie żyć. Nie, idzie mega słabo, kochani, serio. Jak grałem, sam szło mi lepiej. Naprawdę tam myślałem, że może właśnie zmotywowany tym, że nagrywam materiał, że właśnie pójdzie mi lepiej, ale kurczę, wręcz przeciwnie. No ale fuks, że trafiając łezką w tego potwora delikatnie zmieniamy jego trajektorię, jego korytarz poruszania się. No ale teraz tą złą stronę zmienił. Ale dobra, spokojnie, już połowa za nimi. Znaczy połowa energii oczywiście. Połowa za mną, żeby ich pokonać. Ale kurczę, co jest grane, ja Dark Souls 2 przeszedłem, kurczę, czaję się na dodatki, no bez przesady, nie może mnie poskładać taka zwykła, prosta gra, no nie, no po prostu nie wypada. Notabene, ta gra jest jedną z wyżej notowanych na Metacriticu na PlayStation 4. Więc co to mówi o samej konsoli, albo o innych grach? Nie no, dobra. Koniec rozgadywania się, bo zaraz mnie poklepie. No i szare serduszka już straciłem bezpowrotnie. Majtki. Majtki jako nagroda za bossa, więc co dają majtki? Range up. I to są majtki mamy. Okej, zwiększyliśmy zasięg strzelania łez. No ale niestety, kurczę, nawet te serduszka mnie nie cieszą, bo teraz musimy wskoczyć na kolejny poziom piwnicy. Jeszcze głębiej w poszukiwaniu wyjścia. No i niestety, no jak widzicie, Isaac się nie cieszy, kiedy ludzie strzelają do niego z dupy. Nie, no co to było? Widzieliście to? Basement 2, Curse of Darkness. O kurcze. Aha, jeszcze klątwa na mnie spadła. Jest ciemno. A, jeszcze jak debil, gaszę sobie ogniska. Zanotujcie to. Piechol jest debilem. Albo nie, niech będzie na Isaaca. W końcu on to robi, nie ja. Jeżeli wierzyć w samokontrolujące się postacie w grach. W które osobiście ja nie wierzę. No chyba, że takie skryptowane. No kurde, bez przesady. Tutaj... Znowu jakieś kroczące, a w sumie nawet nie kroczące, tylko skaczące, ulegające samozapłonowi, jeżeli wskoczą do ogniska. Kurde, co... Ej, ale ta gra jest naprawdę, jak na swoją prostotę rzekomą, to jest naprawdę bardziej rozbudowana, niż można by przypuszczać. Dobra, ugaśmy go, na pewno jest w stanie agonalnym, mimo tego, że nie miał głowy. W sumie już teraz to nieważne, bo już nie żyje. Załatwiony łzami. Większość przeciwników tutaj. Dobra, pająki. Bardzo nie lubię pająków, zwłaszcza w ciemnościach, więc... płacz ile wlezie, Izaaku. Płacz ile wlezie. Ej, właśnie, moment. To Izaak miał być poświęcony. Tak, w Biblii. No, dobra, sorry. Wybaczcie, że dopiero w drugim materiale z tej gry zauważyłem tą oczywistą analogię. Choć w sumie ja analogię zauważyłem wcześniej, a po prostu teraz przyszło mi na myśl, że kurczę, Izaak przez C, ten pisany z tytułu, tutaj, w tytule gry, a Izaak z Biblii to jest ten sam koleś. Coś to samo imię. Nie, no jaka głupota totalna. No tak samo jak ci przeciwnicy, no. Wyglądają jak skaczące kawałki mięcha z oczami i ustami. Kurczę, a w tych ustach nawet były jakieś zęby pojedyncze. O kurde. No naprawdę materiał na koszmary, gdyby nie ta dziecinna bajkowa oprawa. Nie, no serio, to może by było dzieciom włączyć, ale tylko na chwilę do pierwszego przeciwnika. Bo później już za duży hardcore. No choć w sumie też i wyłączając intro, no bo intro też złowrogie. Matce, która postanowiła zabić swoje własne dziecko i chyba nawet jedynaka. Izaaka. Oj, bardzo się siliłem teraz na rym, oj bardzo.
Nie, dobra, tu po prawej będzie na pewno bankowo 100% sklepik, więc nie, tam nie idziemy. Ale uzupełnimy sobie zdrowie, bo tutaj zostawiłem dużo serduszek. Trzeba grać z głową, żeby jeżeli chce się to przejść, oczywiście można nieskrępowanie, po prostu bawiąc się, biegać w tej weftę i ginąć, i tak w kółko, bo cały czas jest coś innego. Albo można też z głową i naprawdę spróbować to przejść, bo naprawdę koniec tej serii będzie w momencie, jak ja to przejdę, po prostu. Chcę mieć to z głowy i chcę mieć udokumentowane, że to przeszedłem, bo to nie jest prosta gra. Ale dobra, uwaga, power up. Dark Bam, he wants to take your life. Jak to my life? Ja niech, nie! Niech mi nie zabiera mojego życia. To jest kiepski, kurczę, pomocnik. Naprawdę, więc może idźmy szybciej w stronę bossa. A tylko najpierw tutaj jeszcze. O kurczę, diglety. Jeżeli ktoś kojarzy Pokémony, no kurczę, jakim cudem mogłem dać się trafić teraz, no. Aha, że oni mogą tam za murkiem też się pojawić. A wtedy ja autentycznie nie mogę ich trafić. Kurczę, co oni są tacy celni. No to nie jest prosta gra. Więc trzeba teraz poziom umiejętności delikatnie piechol zwiększyć, żeby tutaj nie skończył się ten odcinek zgonem po prostu, jak skończył się materiał poprzedni. No albo ten, jeżeli je połączyłem. Tego nie wiem. Czy mam coś, czym mogę wysadzić? To oczywiście, że mam. Mam 3 bomby. No dobra. No kit, zmarnujmy. Otwórzmy z jednej i drugiej strony przejście. W sumie zarobimy na tym 6 monet. A ta w sumie jedna bomba w sklepiku kosztuje 5, więc no troszeczkę się to nie opłacało. No bo przed walką z kupą gówna. Nie no serio, to jest klocek, to jest po prostu klocek. Sunący po podłożu. Autentycznie. I zmęczył się. Nie wiem czy to widać, bo jest, przypominam, Curse of Darkness. Klątwa ciemności. Egipskie ciemności zapanowały w tym materiale, w tej piwnicy, w tym poziomie. Kurde, ale szybkie jest to gówno. A, jak widzicie, zostawia ze sobą delikatne niespodzianki. No ale w sumie co gówno może zostawiać ze sobą innego niż gówno, właśnie. No chyba, że teraz bardzo was zarazi po uszach słowo gówno, więc mogę zamienić to na shit, albo ewentualnie cow, kupę. Bądź pomnik z brązu, ale w sumie to nie wygląda nawet na pomnik. Ale okej, nie jest źle, nie jest źle. Jeszcze mam 2 całe serduszka. A tu już połowa energii gdzieś uciekła. Może spukana w klopie, kto wie, ale uwaga, jeszcze mniejsze główienko, tutaj się czai. No, ale tak samo mniejsze główienko, tak samo jak duże, zabiera pół serduszka, więc trzeba się mieć na baczności. No, spokojnie, widzę cię małe gówno, widzę cię. Ej, a tutaj nie są w moją stronę może. A, chyba, że po prostu chcesz wrócić tam, gdzie twoje miejsce, czyli do, no. Powiedzmy tam, gdzie światło nie dociera. Ale kto wie, może w sumie to jest po prostu zwykły atak wywołany nienawiścią do Izaaka. Cholera wie, a w ogóle czemu staram się teraz dociekać, że gówno ma jakiś proces myślowy, który tam toczy się wewnątrz? No raczej nie, a poza tym to jest gra, tu nikt nie myśli tak naprawdę, to są wszystko algorytmy. Ale lubię się wkręcić, po prostu lubię. HP up, czyli teraz czwarte już na stałe serduszko. Dobra kochani. Udało się, tak? W sumie nie wiem, czy zauważyliście w tle. Pokonaliśmy kupę. Jest dobrze. Więc w tym momencie naprawdę ja kończę ten materiał. Skończmy go w tym momencie. Ej, nie użyłem nawet książki. Ale ona przezywa bomby, więc może to teraz tym wytłumaczmy to, że wcześniej zmarnowałem 2 na 6 pieniążków. Dobra, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej, do usłyszenia w kolejnym materiale.